No to jak? Tutaj cię tyłek nie boli? Teraz nie. No to za krótko. Albo masz większy tyłek niż miałaś. No, grabisz sobie. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. W sumie to pojedziemy trochę wolniej. To będzie można pogadać. Nie będzie takiego szumu na nagraniu. No i co, jak pierwsze wrażenia? No dużo szybciej przyspieszenie z deska, to na pewno sąca. I teraz jak tak przyspieszałeś, no, tak bym woła poleciała do tyłu, że nie mogłam jej utrzymać. No, nie, jest masakra. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, naprawdę jest tak, moc. Nie, no jest super. Szok i niedowierzanie. Jakie to jest mocne. A ja w ogóle ostatnio patrzałem na specyfikację, to ja nawet nie wiedziałem, ale Z900 jest mocniejsze od MT09. Nawet nie wiedziałem. Lewa w górę, panowie. Ale też ładnie wygląda ta MT09. No, znaczy, no zależy, co się komu to podoba, nie? No właśnie, no mi na przykład bardziej, znaczy, mi się podoba, ale bardziej mi się podoba Z900. Ale i tak najbardziej mi się podoba Duke. Duke, no wiem. Ale ja wiem, dlaczego ci się podoba Duke, bo to KTM i dlatego. Nie, no ma bardzo ładną linię, mi się bardzo podoba linia Duke'a i to, że rama jest pomarańczowa na przykład, a reszta jest czarna czy biała. No wiem. No tutaj też mam ramę... No ale też mi się podoba. No rama jest zielona tutaj przy Z900, tylko tyle, że ona jest bardziej schowana. No i to właśnie jest też fajne, że nie jest taka krzycząca, bo na przykład w KTM-ie to bardzo krzyczy ta rama. Ona jest praktycznie na pół motocykla widoczna i to takie jest troszeczkę dla mnie... No średnio to wygląda dla mnie. Bo ty skromny chłopak jesteś. Tak. I pomyśl sobie, że to przyspieszenie, co czułaś, to była dwójka i trójka, to nie była jedynka. Czyli to, co normalnie w Kawasaki 750 ja na jedynce mam takie przyspieszenie, że tak na koło wyrywa. No, na dwójce. To tutaj jest na dwójce, a na jedynce to nawet nie chcesz wiedzieć, co jest. Chcę. No dobra, za chwilę. To jest cały czas dwójka, nie? Aha. No. Tylko tu jest teren zabudowany, to nie będziemy świrować. Nie, na razie nie. Nie, ale moim zdaniem pogoda taka idealna dzisiaj. No, gorąco. No bo dobrze ubrałaś, a ja na przykład mnie jest trochę chłodno. Mimo wszystko. A tylko, że wiesz, zawsze jako pasażer masz lepiej, bo cały ten pęd wiatru, ten zimny wiatr to idzie we mnie i się odbija ode mnie i dopiero ty masz taki schron za mną, więc tobie jest cieplutko. A ja na przykład czuję ten wiatr zimny i on mi przechodzi przez kombinezon w tych miejscach, gdzie są wywietrzniki. No i nie jest zbyt ciepło. Mhm. Mogłoby być cieplej. Lewa. Mam nadzieję, że teraz kamerka jest dobrze ustawiona, bo zwróciłem uwagę przy montowaniu, że kamerka była za wysoko, ale niestety byłem tak podjarany jazdą na nowym motocyklu, znaczy dla mnie nowym, bo to jest używany motocykl. No, że nie zwróciłem uwagi na to, że kamerka jest za wysoko. Dopiero przy montowaniu filmu zauważyłem, więc niestety, ale jeszcze dwa odcinki muszę takie wypuścić. Znaczy to wy to już widzicie ten odcinek z reakcją Patrycji po tych dwóch odcinkach, także... No ale tak było, niestety. Nie zmyślam. Tak było, nie zmyślam. Ale śmierci, dramat. A przepraszam. Ach. Jak pierłem w kombinezonie, to tam akurat wylot jest przy twojej twarzy. Nie, no żartuję oczywiście. Ale ja nie czuję nic, żeby śmierdziało. Nie, czułam. O, dobra, i teraz kolega mi zjechał, to lewą nogą podziękujemy mu. A czy prawą nogą, źle powiedziałem. Prawą nogą, ale lewa ręka w górę, bo akurat mijałem motocykl. Ale ogólnie, gdybyście kiedyś zwrócili uwagę, jak jadą motocykle i je puszczacie, to czasami jest takie wrażenie, że ten motocyklista wystawia nogę, żeby kopnąć auto. Albo coś takiego i można sobie źle to odebrać. A tak naprawdę chodzi o to, że jak ktoś jest z tyłu za nami
to najlepiej podziękować mu nogą, czyli wystawiając lewą lub prawą nogę. To jest najlepsze podziękowanie, no inaczej się nie da. Bo znowu jak się przyciskasz gdzieś tam między autami, to lepiej mieć dwie ręce na kierownicy, no bo zawsze bezpieczniej. No oczywiście jak się da, jak jedziesz spokojnie, tak jak ja teraz, to ja mogę lewą rękę wystawić i powiedzieć cześć do innego motocyklisty, czy tam do kogoś, kto mi pokazuje siema. A co to? Ty mnie tam, nie, myślałem, że mnie dotykasz na bramie. Nie. Nie wiem, co to mnie tam, coś mnie tam tyrpie, ty, nikt tam nie jedzie, nie. No i co, i teraz będziesz miała, będziesz dużo szczęśliwsza przez najlepsze, na następne dwa tygodnie, co? Tak. Też mam balona na twarzy. No na pewno. Szkoda, że nie mam kamerki na twoją twarz, bo byłoby widać, jakiego masz banana. A teraz wyobraź sobie, że teraz jadę z dodatkowym obciążeniem. No mimo wszystko, nie? Małym, ale jakimś tam obciążeniem. Więc wyobraź sobie, co jest, jak jadę sam na moto tym. Jakie no, to jest, jaka to jest moc? Mogłabym to sobie zobrazować w sumie. Sprawdzić? Haha, na pewno. Rzeczywistnić. Tak. Czekaj, mamy jedynkę. Aha, okej. Trzymam się. To jest jedynka. Odkręcam gaz. Nie mogę nawet odkręcić gazu, widzisz to? No. Ja delikatnie odkręcam gaz. A pochyl się do przodu. Nie da się. Spadałaś znowu? No nie. No, także takie, takie mocne jest Kawasaki Z900. Masakra. Na jedynce nie da się odkręcić gazu do końca. No nie da się. Nawet jak jedę sam i próbuję, to się nie da na jedynce odkręcić gazu. Bo jest po prostu masakra. A ja tutaj w tym momencie, jak jechaliśmy, chciałem ci pokazać tą jedynkę, to ja nawet nie odkręcałem 40% mocy. To tylko było takie muśnięcie gazu, delikatne, bo nie da się po prostu dodać gazu, bo jest... Od razu jest koło. No i mamy nasz piękny Olsztyn. Dlatego w sumie lepiej na dwójce. Tak, tak. No, no też ta jedynka jest krótka, bo ktoś tam zwrócił uwagę mi w komentarzu, znaczy zwrócił uwagę, w sensie zapytał się mnie, czy mi też nie przeszkadza krótka jedynka. I dopiero po tym komentarzu zauważyłem tą krótką jedynkę. Faktycznie, ta jedynka jest troszeczkę krótka, no ale prawda jest taka, że jedynka jest tylko do ruszania. No i teraz na przykład, teraz jadąc, nie wiem, 30-40 na godzinę mam czwórkę. Mogę nawet piątkę zapiąć, nawet szóstkę mogę zapiąć i motocykl się nie dławi, normalnie jedzie, bez żadnego problemu, na szóstce, prędkość po prostu znikoma. Dobra, no to co, no dojedziemy do tamtego ronda i zawracamy. No, nie zatrzymujemy się nigdy. A co, chcesz sobie zjeść loda czy coś? Chciałam się wyprostować. Aha, no dobra, no to pojedziemy na parking tam pod Złotym, pod Olsztynem. Okej. Znaczy pod Olsztynem, co ja gadam, pod zamkiem. Naprawdę jest tak ciepło, żeby w spódniczkach chodzić? Ciepło jest. Może. W ogóle nagrywam? Nagrywam. Jest luz. Ale by było. O, musiałabyś udawać reakcję. Nie no, żartuję oczywiście. Na tym kanale nie ma nic udawanego. Ja bym nie umiała udawać tak. Ała, 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 ała. Gaz, 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 gaz. A tutaj trzeba stopniowo dodawać gazu, bo jest masakra. Dobra, gdzie ten wjazd jest? Tutaj. Tutaj. Dobra, zjedziemy sobie tu na parking. Mam nadzieję, że się nie wywrócę na tym piasku. A tu? Ja myślałem, że tam pod restaurację jedziesz. Nie, bez sensu tam na parking. Tutaj są lepsze widoczki. No, Jezu. Co? Co ty robisz? No, Elmy, pogięło cię. Czemu? No i się wywalimy. Nie, właśnie... Na piasku. Powiedziałam. No. Zaraz w tym zejdę. Zaraz się zrzucę. No. Żartuję. No przecież nie wywalimy się. Pamiętasz, na krosie, przecież sama dobrze wiesz, jak jeździłaś na krosie, że im większa prędkość na piasku, tym ciężej się wywrócić. Racja. No właśnie, więc czego płaczesz? Dobra. Szkoda mi rzepki po prostu. Aha, no nie wywrócimy się. Dobra. Schodzę. Schodź. Właśnie, polecam filmik Motobandy. Co to się tak kopci? Aha, grilla sobie chłopaki robią. Polecam filmik Motobandy, żeby sobie zobaczyć, co warto wiedzieć, jeżdżąc z plecaczkiem. Co powinien wiedzieć plecaczek? Stoi? Stoi. I co powinien wiedzieć kierowca, jeżdżący z plecaczkiem? Ojej.
Nie. Sesja zdjęciowa? No, nie ma to jak przyjechać na zamek i sobie robić zdjęcie na tle chmur. No, no nie widziałaś? Ojej. No i co, rozprostowałaś się? Mhm. Plecy nie bolą. Plecy? No właśnie dziwnie, tam tyłek, a tu plecy. No to, no to jak, tutaj cię tyłek nie boli? Teraz nie. No za, za krótko. Albo masz większy tyłek niż miałaś. No, grabisz sobie. No i co, takie widoczki mamy w Olsztynie. Ładnie, ładnie.